Witajcie, Rafał z tej strony. Zainteresowane osoby już na pewno słyszały, a mianowicie GoPro wprowadziło drugą wersję programu RealSteady. Jest to program premium płatny, który kosztuje $100, a umożliwia nam mega stabilizację ujęć wykonanych właśnie kamerami GoPro. Można stabilizować ujęcia wykonane kamerą GoPro Hero 8, 9 i 10 i w tej chwili RealSteady 2 jest zintegrowana z GoPro Playerem, więc to co trzeba zrobić, to zaktualizować GoPro Player. To co chciałbym Wam teraz pokazać, to przykładową pracę na pliku. Otwórzmy media z pulpitu, jest to plik 223. Ten plik mam już otwarty i tutaj po prawej stronie na dole mamy zaznaczoną opcję RealSteady On lub Off. Widać, że jest spora różnica. Oryginalny plik jest nagrany we współczynniku proporcji 4/3 bez stabilizacji w 4K w 25 klatkach na sekundę. Włączmy w takim razie RealSteady i druga rzecz, którą zrobię, to są zaawansowane ustawienia. Mamy tutaj Smoothness. Mamy cropping speed, czyli oddychanie albo nam szybciej oddycha, albo wolniej. Szczególnie jeżeli mamy taką sytuację, że robimy sobie zakręty, czy wchodzimy w jakieś miejsca, gdzie jest ostro. Wtedy RealSteady w pierwszej wersji miało faktycznie takie tendencje, że dość mocno nam oddychało. I ten interfejs jest tutaj zdecydowanie bogatszy. Widać, że na pierwszy rzut oka, że wygląda to bardziej nowocześnie i też szybciej możemy adoptować poszczególne zmiany. Spróbujmy wprowadzić też horizon leveling, czyli prostowanie horyzontu, i mamy też lens correction, czyli możemy skorygować sobie w zależności od tego, jak chcemy nasz obiektyw. I teraz jeżeli przełączymy na apply, w tym momencie mamy już podgląd na żywo, możemy też wprowadzać zmiany i podglądać, i to jest super sprawa w tym nowym interfejsie, bo do tej pory tego nie było. Zobaczcie, że to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Można sobie pewne rzeczy zmniejszyć, tak jak smoothness, ale wygląda to świetnie. I to co jest też fantastyczne, że mamy właśnie ten podgląd na żywo, możemy zaaplikować zmiany i to wszystko gra. I to wszystko jest dostępne w mgnieniu oka. Jeżeli posiadamy pliki, które były nagrywane przy włączonej stabilizacji, na przykład HyperSmooth, spokojnie można tutaj też zaaplikować do tej drugiej wersji RealSteady i to działa. Pierwsza wersja nie czytała nam plików, które były stabilizowane poprzez HyperSmooth. Tutaj wiadomo, że będziemy mieli większy crop, szczególnie jeżeli będziemy stabilizowali ujęcia wykonane we współczynniku proporcji 16:9. Faktycznie ten crop będzie większy, czyli skadrujemy tylko część tego pierwotnego ujęcia. Ale jak widać, działa to bardzo dobrze. Następna rzecz, która jest bardzo ciekawa, to jest Batch Exporter. Wybiera się go tutaj z głównego menu File lub też Command B czy Control B. I w tym miejscu możemy dodać więcej plików. To jest o tyle dobre, że nie trzeba siedzieć przy tym komputerze cały czas, tylko można raz pewną pracę zadać i RealSteady nam to wykona właśnie sekwencyjnie, krok po kroku. Spróbujmy w takim razie przestabilizować kilka plików. W tej chwili nam się wczytały 3. Możemy też wybrać sobie kodek, jeżeli chodzi o eksport, na przykład ProRes czy 264 i bitrate, z jakim eksportujemy. W tym momencie mamy już zapisane te zmiany, start i zaczyna się proces stabilizacji pierwszego ujęcia. Ogólnie praca jest dużo szybsza. Ja dwuminutowy klip stabilizowałem wcześniej w okolicach 10-11 minut. Teraz zajmuje to 4 razy krócej mniej więcej. Cała praca skraca się zdecydowanie i wygląda to bardzo ładnie w tej chwili. Załóżmy, że chciałbym wyeksportować tutaj do ProRes w tym momencie. Jakość jest świetna, oczywiście rozmiar jest duży takiego pliku. Next i spróbujmy. Zaznaczymy sobie jako PR, czyli ProRes, na pulpit, send.
Trzeba pamiętać o tym, że tutaj mamy jeszcze nagrywanie ekranu, także to wszystko trwa trochę dłużej niż oryginalnie, ale widać, że to działa i to działa dość dobrze, bo już na samym wstępie widzę, że dochodzi powoli do 10% ten proces. Także podsumowując, jakie mamy nowe cechy, przede wszystkim jest nowy interfejs, jeżeli chodzi o RealSteady 2 i jest to program, który jest już zintegrowany z playerem. Druga sprawa to mamy wsparcie dla ujęć, które były stabilizowane już w HyperSmooth. To, co jest fantastyczne, że jest real-time playback, czyli na żywo mamy podgląd tego, co zmieniamy, jak wyglądają wprowadzone zmiany i można wpływać bezpośrednio na ten proces. Nie musimy przechodzić całego procesu, który trwa na przykład 15 minut, tylko po to, żeby stwierdzić, że coś nam się nie podoba i powinniśmy przestabilizować na innych ustawieniach. Kolejna bardzo fajna sprawa to jest wybór kodeków. Mamy 3 do dyspozycji, także wygląda to bardziej profesjonalnie w tej chwili. Ja wysyłam już do ProRes ten plik, czyli powinniśmy dużo łatwiej tego typu pliki edytować, na przykład w Final Cut Pro, bo one nie są w tym formacie tak mocno skompresowane. No i świetne jest też to, że nasze ustawienia są zachowane, czyli możemy w sposób automatyczny aplikować te ustawienia do kolejnych klipów. Batch rendering pozwala nam na to, żeby zaplanować sobie stabilizację całej sesji, tak jak miałem wcześniej na przykład zajęcia. Jak pamiętam wcześniejsze sesje, kiedy miałem na przykład sesję w galerii handlowej albo na fitness clubie, wtedy przez cały dzień stabilizowałem, dopiero drugiego dnia byłem w stanie edytować film. A tutaj można to wszystko dodać, te poszczególne klipy do batch renderingu i dzięki temu jesteśmy w stanie faktycznie wystabilizować sekwencyjnie wszystkie ujęcia z danej sesji. Słuchajcie, podsumowując, życie pilotów FPV, którzy stabilizują ujęcia, czyli Cinematic z GoPro, czy to jest 8, 9 czy 10, faktycznie mają duże ułatwienie i jeszcze jeżeli mieliśmy ten program wcześniej zakupiony jako RealSteady 1, w tej chwili automatycznie dostajemy licencję na skrzynce i mamy 2 praktycznie w tej cenie, która była. Jeżeli chcemy dokupić sobie taki program, bo wcześniej nie korzystaliśmy, kosztuje $100, czyli cena pozostała bez zmian. Aktualizujemy playera, który jest darmowy i mamy w tym momencie możliwość stabilizacji ujęć w RealSteady. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym.